Zadanie pierwsze. Odpowiedz, które z przedstawionej na fotografii substancji należą do związków nieorganicznych. Uzasadnij swoją odpowiedź. Tak naprawdę związki yy, nieorganiczne to są te wszystkie związki, które nie są organiczne. Tak wiem, zabrzmiało to śmiesznie. Tutaj mamy przykład kwasów. Na ten moment jeszcze nie wiecie o co chodzi, ale w sumie już przerabialiśmy to wszystko. Czyli związkami nieorganicznymi jest kwas siarkowy 6, kwas azotowy 5 i kwas chlorowodorowy. Kiedy już widzicie jakiś węgiel, to powinna wam się zapalić lampka, że może to być związek organiczny, bo wszystkie związki organiczne są oparte na węglu. Tutaj mamy akurat kwas etanowy. Jak widzicie połączenie węgla i czegoś tam jeszcze, oprócz oczywiście kwasu węglowego, to możecie w ciemno założyć, że to już będzie coś obijać się o związki organiczne. Ale oczywiście też nie miejcie obsesji, że jak zobaczycie tylko coś z węglem, to od razu związek organiczny. Zadanie drugie. Wskaż produkty destylacji ropy naftowej. Kwas siarkowy 6, no to nie, no bo ropa naftowa, tam jest węgiel, tak? No to nafta na pewno będzie takim produktem. Tlenek magnezu, no skąd tam w ogóle magnez? Mazut, to wystarczy, że przeniesiecie kartkę na wcześniejszą. Gaz rafineryjny, tak naprawdę, wszystkie nazwy, które nie brzmią chemicznie, to jest to. Azotan 5-potasu, no jakiś chemiczna nazwa, no to nie. Olej napędowy brzmi niechemicznie, więc git. Gaz ziemny brzmi niechemicznie, więc git. Benzyna brzmi niechemicznie, więc git. No i wodorotlenek, no chemia, to nie. Zadanie trzecie: wybierz wzory węglowodorów. Jak sama nazwa mówi, węglowodory. To są węglowodory. Dalej nie rozumiecie? Tylko węgiel i wodór. Jasne? No to jazda. C2H4, C3H7OH nie, bo jest jakiś tlen. To też nie, jakiś azot. C15H30, tu mam jakiś OH, to nie. C4H10, tu mam jakiś Cel, to nie. C5H12, C4H4S to nie, ponieważ mamy siarkę. I C3H6 to tak. Tutaj będziecie mieli. Różne dziwne rzeczy, ale Wy musicie tylko pamiętać, że węglowodory to jest węgiel i wodór. Zawsze tylko węgiel i wodór. Zadanie czwarte. Do zlewki wlano jednakowe objętości nie mieszających się cieczy: wody i nafty. Masa nafty wynosiła 84 gramy, a masa wody 100 gram. Podaj nazwy cieczy tworzących warstwy jedną i drugą w zlewce. Odpowiedź uzasadni. No to jak wiemy, nafta. Ma gęstość mniejszą niż gęstość wody. Dlatego nafta będzie unosiła się na powierzchni wody. To tak, jakbyście sobie wyobrazili, że wlejecie olej. Tak, jak wlejecie olej do wody, to on oczywiście będzie unosił się na powierzchni. Tak samo będzie z naftą. Nafta, nieważne tutaj, jaka będzie masa, ona będzie unosiła się na powierzchni. Ponieważ ma mniejszą gęstość niż gęstość wody. Czyli jak sobie będziemy mieli zlewkę, to tu jest ta pierwsza warstwa o, może tak sobie to zaznaczmy jakimś kolorem woda to niech będzie na niebiesko, a nafta no, na czarno nie będzie widać jakiś inny, może szary ona szara. No i teraz tutaj mamy tą warstwę pierwszą. Czyli to jest nafta. I tutaj mamy warstwę drugą. I to jest woda. W filmiku z teorii nie robiłem, bo to tak naprawdę wystarczy przeczytać tylko podręcznik. Ale gdybyście chcieli, żebym zrobił, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo takich komentarzy, to postaram się nagrać. Albo jakiegoś shortsa takiego wyjaśniającego jakieś trudności. Piszcie, z czym macie problem. Jak najchętniej jestem otwarty, bo kanał w końcu tworzę dla Was. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, no to zapraszam do kontaktu.